Pod ostatnim filmikiem z topki 10 najsilniejszych ninja uznaliście, że Itachi wygrałby z Madarą, ponieważ tak kiedyś powiedział Kishimoto. Rozwiejmy tę jakże głupią teorię. Po pierwsze, za każdym razem jak was pytałem, skąd macie tą informację, powiedzieliście, gdzieś tam kiedyś Kishimoto powiedział w wywiadzie, że Itachi z łatwością by pokonał Madarę, ale umarł tylko dlatego, żeby fabuła poszła do przodu. I to jest wasza teoria. Nie poprzedzona żadnymi faktami, żadnymi cytatami nawet, żadnymi źródłami. A jako jedno ze źródeł dostałem filmik na temat chyba 7 ciekawostek od użytkownika Faber, czy Faber, czy cokolwiek, gdzie po 30 sekundach słuchania filmiku krwawiły mi uszy, ponieważ jego pierwszą ciekawostką było, że Itachi oznacza wiewiórka. Kurwa, wiewiórka. Odnosząc się do takiego samego faktu, że Itachi zginął tylko po to, żeby fabuła poszła do przodu, bo Madara by szybko zginął. Nie. Nie. Itachi zginął tylko dlatego, żeby Sasuke. Sasuke po prostu dostał jego oczy, żeby mógł, nie wiem, żyć dalej, rozpierdzielać dalej, robić miazgę, ponieważ był strasznie chory, dlatego zginął. Halo? Było to wyjaśnione pierdyliard razy. Już nawet nie chcę wspominać o tym, że Madara posiadał większe doświadczenie, dorastał w czasie wojny, dlatego same jego instynkty były na wyższym poziomie i jest wojownikiem z natury. Posiada chyba najlepsze jutsu ognia, posiadał Mokuton, Eternal Mangekyou, Perfect Susanoo, Rinnegan, Limbo. Już mi się nawet, kurde, nie chce nic więcej dodawać. Także wasza teoria tak jakby, nie wiem, pali się jak katon właśnie Madary. Ponieważ ta teoria jest tak głupia. Ja rozumiem, Itachi jest bardzo silną postacią, jest naprawdę inteligentny. Dużo można dobrego powiedzieć o Itachi. Naprawdę potrafił sobie owinąć wszystko wokół paluszka i być OP. Jednak Madara miał potężne doświadczenie. Na wojnie wzmocnił się na tyle, że był praktycznie niezniszczalny. Naruto i Sasuke we dwoje nie dali rady go pokonać. Tak naprawdę Zetsu go pokonał podstępem. Także cały czas go manipulując, dlatego go pokonał, bo tego się nie spodziewał po prostu. Myślę, że jakby walka miała być pomiędzy Madarą a Itachi, to by skończyła się w dosłownie milisekundzie. Także nadal wasza teoria leży i kwiczy, jest poparta, nie wiem, niczym. No tak, macie jeszcze teorię, że posiadał Yata Mirror i miecz Totsuka. Fajnie. To jest jedyne wasze wytłumaczenie. Zanim w ogóle zdążyłby tego użyć, już prawdopodobnie by nie żył. No i to by było na tyle. Nawet nie chcę mi się tutaj rozdrabniać, ponieważ nie ma czego tu rozdrabniać. Tak naprawdę to jest tak oczywista sprawa, że Madara by wygrał, że no, nie mam nic do dodania. Tak naprawdę bardziej lubię Itachiego od Madary, szanuję Itachiego, był dla mnie jedną z najlepszych postaci, może zaraz po Naruto, bo o nim była główna seria, ale dla mnie Itachi to jest taki top 2 ulubionych postaci, ale nie jestem takim fanboyem, żeby uważać, żeby pokonał Madarę, który był nie do pokonania tak naprawdę, przez dwójkę, Sasuke i Naruto. Tyle. Do widzenia Państwu. Polecam jakby następne te teorie czy coś, nie? To dowiedzcie się najpierw, skąd ta teoria wyszła, bo jest ona szerzona akurat bardzo w internecie jako właśnie taka, którą wymyślili sobie fani. To do widzenia. Cześć. Pa.